Witam. Dzisiaj porozmawiamy o anime Boruto. Zapraszam. Na początek oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka oraz dzięki wielkie wspierającym za to, że dzięki wam mam darmowy internet. Ostatnio pytałem was na karcie społeczności, jaki filmik byście chcieli i najbardziej spodobały mi się te dwa komentarze. Oczywiście nie jestem prorokiem, choć moje imię mogłoby na to wskazywać, ale postaram się jakoś to przeanalizować. Zacznijmy może od tego Boruto manga versus anime i tutaj wypowiem się krótko, bo nigdy nie czytałem żadnej mangi, ale słyszałem niejednokrotnie, że manga Boruto jest bardzo dobra i to nie od jednej osoby. Ogólnie temat mangi jest tu kluczowy, ponieważ uważam, że anime Boruto straciło strasznie na tym, że zostało wypuszczone tak szybko. Jeśli ktoś nie wie, to pomiędzy Naruto Shippudenem a Boruto była tylko dwutygodniowa przerwa. To sprawiło, że anime składa się z filerów, a przynajmniej tak było, jak jeszcze oglądałem. To wszystko razem sprowadza się do tego, że bardzo często odcinki są nudne jak flaki z olejem i kompletnie nic nie dają, prócz odruchów wymiotnych. Tym sposobem przechodzimy do drugiego komentarza, znacznie ważniejszego, czyli czy Boruto będzie kiedyś dobrym anime? Moja odpowiedź może być szokująca, otóż uważam, że tak. To wcale nie znaczy, że wrócę do tego anime, chyba że naprawdę nie będę miał co robić z wolnym czasem. Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Boruto zostanie w którymś momencie zakończone, to może się okazać, że pomijając totalnie bezsensowne odcinki anime, będzie całkiem dobre. Żeby było jasne, oglądałem to do jakiegoś 90 odcinka czy coś takiego. Problem w tym, że po obejrzeniu takiej ilości odcinków, w sumie całkiem niedawno, bo oglądałem je na bieżąco, nie pamiętam prawie nic, jeśli chodzi o fabułę. To chyba coś znaczy. Dla porównania pamiętam bardzo dużo sytuacji, walk czy różnych głupot z pierwszego Naruto, które oglądałem lata temu, ale nie oddalając się za daleko od tematu. Jeśli Boruto zostanie skończone, a następnie ktoś zrobi listę odcinków, w których nie ma głupiego biegania za jakimś aktorem czy innego gówna, to anime mogłoby być zjadliwe. Choć osobiście sam nienawidzę pomijać jakichkolwiek odcinków, bo jednak nawet filery mogą coś nam pokazać o bohaterach, to te w Boruto są po prostu słabe, a główne postacie są często nieciekawe i powtórzone z Naruto. Przejdźmy teraz do moich osobistych pytań i odpowiedzi. Tak więc, czy od początku nie podobało mi się Boruto? Nie. Powiem tak, pierwszy odcinek wręcz po części wgniótł mnie w fotel. Już na początku pokazane było, że coś tragicznego będzie się działo. I fajnie. Następnie było trochę sielanki, ale to nic, bo póki co nie znaliśmy postaci zbyt dobrze. Może trochę jeśli oglądaliśmy film, ale to niewystarczające, żeby wydawać jakąkolwiek opinię. Nawet nagrałem odcinek, jak mi się podoba Boruto i możecie zobaczyć go w opisie. Wiem, że jakoś nie powala i powtarzam się ciągle, ale jednak w tamtym odcinku widać, że po pierwszym odcinku postrzegałem anime jako pozytywne, choć już wtedy się bałem, że będzie to powtórka. Dla kogo więc jest to anime? Myślę, że głównie dla ludzi, którzy przedtem nie mieli styczności z Naruto i Shippudenem oraz dla dzieci. Po pierwsze, jest w tym anime dużo powtórek. Niektórzy mogliby to uznać za swego rodzaju easter egga, jednak dla mnie to było bardziej tak, jakby twórca nie miał pomysłu, w którą stronę iść i powtarzał sytuację czy historię z poprzednich serii. Takie rzeczy jak to, że Boruto, Sarada i Mitsuki zostali nową drużyną siódmą, jest jak najbardziej fajnym puszczeniem oczka w stronę oglądających, ale jest też wiele sytuacji wręcz zerżniętych jeden do jednego, zabijając jakikolwiek efekt zaskoczenia widza. Po drugie, jeśli chodzi o dzieci, jest to anime w dużej mierze pokazujące siłę przyjaźni i nie dzieje się w nim nic uber tragicznego. Przynajmniej do momentu, w którym to oglądałem. Wpadł jakiś Momoshiki i zniszczył wioskę, o Jezu, jakie straszne! Po czym został pogonany jak leszcz. Jest dużo też głupot pokroju odcinków z Chouchou, których nigdy nie wybaczę, czy jakiegoś konkursu rysowania. Pierwsze Naruto również posiadało głupkowate treści takie jak ciągłe używanie Oryokeno Jutsu, ale było też bardzo szybko cholernie mroczne, jak na przykład historia Zabuzy i Haku. Niedługo później egzamin, gdzie Sasuke stał się totalnym badassem. Zaraz później tragiczna walka Rocka Lee z Garą. W Boruto tego nie ma. Co zatem działa w anime? Moim zdaniem kreska, choć mega kolorowa i właśnie dziecinna, jest spoko. Walki są płynne, bardzo dobrze zrealizowane, jak już są.
Jedna z rzeczy, których chyba nigdy nie zapomnę, to Rasengan w wykonaniu Konohamaru. Wyglądało to po prostu obłędnie. Same animacje są też, mam wrażenie, dużo lepsze niż nawet w Shippudenie. Co do efektów dźwiękowych, tutaj powiem to jak zwykle. Nie jestem ekspertem, więc nie będę się jakoś szczególnie nad tym rozwodził. Jeśli chodzi o postaci, to z dzieci Mitsuki i Sarada osobiście mi się całkiem spodobali. Są trochę inni niż wszyscy. Nie są kopią rodziców jeden do jednego. Jeśli chodzi o dorosłych, to Naruto wydoroślał i mimo tych jego włosów podoba mi się. Shikamaru jest ciągle tym samym dobrym Shikamaru. Co zabiło anime? To będzie chyba najdłuższa sekcja tego odcinka. Jestem świadomy, że już nagrałem chyba o tym z 10 odcinków na kanale, jednak jest tutaj dużo nowych ludzi, dlatego chcę zrobić jeden porządny odcinek o tym wszystkim. Zacznijmy od głównego bohatera, Boruto. Nie twierdzę, że każda główna postać ma być świetna i lubiana, ale on niczego sobą nie reprezentuje. Zadufany w sobie chłopczyk myślący, że jest pępkiem świata, że wszystko potrafi, jest geniuszem i nic nie musi. Jednocześnie obrażony na cały świat, że jego tatuś jest wiecznie w pracy, ojejciu. Jeśli chodzi o jego charakter, to mi totalnie nie przypada do gustu. Nie lubię go. Szczerze mówiąc, wolałbym, jakby anime nazywało się Mitsuki, czy nawet Shikada, jest dużo lepsza i ciekawsza postać, choć mocno inspirowana swoim ojcem. Kolejną postacią beznadziejną jest Chouchou. Choć nawet ta seria potrzebowała drugiej Sakurwy, to moim zdaniem Chouchou jest nawet gorsza. Tak jak w Naruto, Sakura niejednokrotnie dostawała od widzów minusa za to, że chociażby traktowała Naruto często jak śmiecia, a później chciała czegoś od niego, tak Chouchou denerwuje mnie samą swoją osobowością. Robi to samo co jej poprzednik Boruto, tyle że mnożąc to przez 10. Uważa się za uber piękną i niesamowitą, a jest totalnym gównem. Nawet kolor pasuje. Tylko wspominając o niej, coś już się we mnie gotuje. Powtarzalność. To też się nie udało. Sam nie chcę się powtarzać, więc tylko o tym przypomnę, wypunktowując. Ogłupienie starych postaci. Coś, czego nie dało się nie zauważyć. Po prostu w niektórych momentach nasze stare, dobre mordeczki dostawały jakiegoś udaru. Okazywało się, że na przykład taka Tenten Pro Elo Cox over 9000 od narzędzi nie zauważyła niczego dziwnego w tym, że Boruto używa strasznie potężnych jutsu, jedno po drugim, bez formowania pieczęci. Powtórzę, jakby ktoś nie dosłyszał. EKSPERT OD NARZĘDZI! Już nie tylko ona, ale na samym egzaminie nikogo to strasznie nie dziwiło. Jedynie Naruto miał jakieś wątpliwości. Często też bywało, że dorośli to straszne cioty. Niedoceniany Shino, który w Naruto i Shippudenie tak naprawdę był jednym z najmocniejszych dzieciaków wśród głównej ekipy, nie radził sobie z dziećmi w Boruto. Daje nam to kolejny gwóźdź w trumnie. Czyli dzieci są strasznie OP. Ktoś mi zaraz powie, chwila, ale przecież Naruto czy Sasuke jako dzieci też byli mega mocni. Jasne, ale tam to przynajmniej zostało jakoś wytłumaczone. Naruto i Sasuke trenowali bez opamiętania, żeby stawać się silniejszymi. Dodatkowo w kwestii Naruto był on Jinchuriki i posiadał potworne ilości czakry. A jak to wygląda w Boruto? Otóż tak, że nikomu nie chce się trenować. Bardzo rzadko to robią, a w przypadku wcześniej wspomnianych Boruto i Chouchou widać to najlepiej. Syn Hokage uważa się za niepokonanego i prawie nic nie robi, żeby się wzmacniać, a mimo to jest bardzo silny. Nieszczęsna Chouchou już w ogóle. Ten tryb motyla, którego nie mógł osiągnąć Choji jako dziecko bez pigułek, ona sobie używa od tak do odchudzenia się. Większego XD chyba nie znajdziemy w całej tej zacnej bajce. Postacie są nijakie. Mam autentyczny problem z tym, żeby chociażby wymienić imiona postaci, które są główną obsadą Boruto. Co jest fantastycznym osiągnięciem, gdy wokół mnóstwo filerów, które mogłyby nam je lepiej przedstawić, pokazać coś nowego. Zamiast tego w wielu przypadkach mamy kopię jeden do jednego, a jak próbują zrobić coś innego, to wychodzi im właśnie taka Chouchou. No i ostatnim punktem są właśnie filery. Całe anime zostało zabite głównie z tego powodu, że wypuszczono je znacznie za szybko. Prawdopodobnie tylko po to, żeby na nim zarobić. Dokładnie jak z moimi filmikami na YouTubie. Mogłyby być lepsze, ale po co, jak zarobię na tym filmiku 20 zł?
W Naruto i Shippudenie też było mnóstwo filerów. W tej pierwszej serii było wręcz tak, że po odcinku 142 do 219 były same nieciekawe filery. W drugiej serii miarkowano je trochę lepiej, bo były przeplatane pomiędzy historiami z mang. W Boruto jest to zrobione kompletnie źle. Tu od samego początku dostajemy filerem w mordę. Filery mają za zadanie trochę nas odciągnąć od ciągłej akcji. Dobrze użyte, choć często nudne, mogą wykonać swoje zadanie. Problem w tym, że w Boruto dzieje się niewiele i dostajemy przerwy filerowe, w których dzieje się jeszcze mniej. Co bym w takim razie zmienił w Boruto? Wszystko. Usunąłbym je. I nie mówię tutaj tego złośliwie, znacznie bardziej wolałbym odnowioną wersję Naruto i Shippudena bez filerów, no chyba że tych dobrych. Wiele razy chciałem obejrzeć Naruto jeszcze raz. Problem w tym, że jest to w kiepskiej jakości i znam większość na pamięć. Remake tego anime mógłby zrobić robotę. Kto by nie chciał obejrzeć epickiej walki Rocka Lee z Garą w 1080p z jakością z Boruto, to jest chyba lepsze niż strony dla dorosłych. Podsumowując, anime Boruto może być dobre, być może nawet już jest całkiem niezłe, nie mi oceniać, nie oglądałem od dawna. Jednak w tej bajce jest zbyt wiele sielanki i niepotrzebnych rzeczy niż tych potrzebnych, co powoduje, że ten tasiemiec to tylko strata czasu. Jeśli chodzisz jeszcze do szkoły i nie masz żadnych obowiązków, to marnuj sobie czas na coś takiego, ale jeśli masz szacunek do samego siebie i swojego czasu, to nadzwyczajniej w świecie nie będziesz oglądał czegoś, czego nie uważasz za godne uwagi, a oglądasz to tylko ze względu na to, że lubisz Naruto. Takie jest moje zdanie. Do widzenia. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć! A, no i jeszcze Discord i fanpage w opisie. Elo.